moi drodzy, witam Was w nowym filmie i zapraszam Was dzisiaj na test nowości Rare Beauty. Sama nie mogę się doczekać, aż przetestuję te kosmetyki, jestem ich bardzo, bardzo ciekawa. Ostatnio byłam stacjonarnie w Sephorze, no i zdecydowałam się na trzy produkty. Pierwszy produkt to puder sypki, ja wybrałam sobie wersję light, czyli najjaśniejszą. Drugi produkt to kremowy stick do konturowania, kolor Happy Soul. Trzeci produkt to róż w płynie i wzięłam sobie stacjonarnie w Sephorze odcień Joy. Wzięłam go tak naprawdę na pocieszenie, bo chciałam sobie kupić jeden z trzech nowych kolorów, czyli kolor Hope. Na swatchu mi się mega spodobał, po roztarciu na dłoni wyglądał przepięknie, bardzo naturalnie, ale niestety dzień po premierze już był niedostępny stacjonarnie w Sephorze, w której byłam. Także wzięłam sobie ten odcień Joy, to jest brzoskwiniowy kolor o połyskującym wykończeniu, ale ostatecznie zamówiłam też na stronie Sephory kolor Hope, bo tak bardzo mi się spodobał, tak za mną chodził przez kilka dni, że stwierdziłam, kurczę, dużo osób może być zainteresowanych tym konkretnym kolorem, także za jakiś czas może być też problem, żeby kupić go w Sephorze online. Że nie zastanawiałam się długo, od razu go zamówiłam, wczoraj paczka do mnie przyszła. Wiem, że jak za róż te 100 kilka złotych to jest dosyć sporo, ale z drugiej strony są to róże niesamowicie napigmentowane. Mamy tutaj 7,5 ml i myślę, że te dwa róże starczą mi naprawdę na wieki wieków. Dzisiaj przetestujemy róż Hope z racji tego, że jest to test nowości. A za jakiś czas, kiedy będę nagrywać jakiś test na bogato, test drogich kosmetyków, przetestujemy sobie róż w kolorze Joy. Także przechodzimy sobie do testu. Podkład, który już mam na twarzy, to Eveline Better Than Perfect w kolorze Light Beige. Korektor NAM i jest to kolor 03 Nude. Nałożyłam go też troszeczkę na powieki. I przypudrowałam okolice pod oczami pudrem z NAM Cotton Candy Under Eye Powder. Zrobiłam też delikatnie brwi produktem Gimme Brow Plus z Benefitu. I to by było na tyle. Resztę makijażu sobie wspólnie wykończymy. Zaczniemy sobie od bronzera w sticku. Na stronie polskiej Sephory dostępnych jest 5 odcieni. Produkt kosztuje 119 zł i mamy tutaj, już Wam mówię, 7 gramów pojemności. Także jest tego dosyć sporo, bo takiego produktu używa się bardzo, bardzo mało. Opakowanie wygląda przepięknie. Ten produkt jest dosyć ciężki, więc widać, że jest to drogi kosmetyk, że jest to kosmetyk taki bardziej luksusowy. No wszystko wygląda bardzo ładnie. Tutaj mamy taki delikatnie jakby miodowo-różany kolor. Do tego mamy złote wykończenia, złote elementy. Bardzo mi się to podoba. Jest to estetyczne i eleganckie, takie nieprzesadzone. Zanim przejdę do aplikacji, przeczytam Wam kilka słów ze strony Sephory, jeśli chodzi o ten bronzer. Ten innowacyjny bronzer w sztyfcie o kremowo-płynnej konsystencji stapia się ze skórą, tworząc efekt naturalnej opalenizny, który nie ściera się. Lekka, płynna konsystencja umożliwia tworzenie efektu subtelnie wyrzeźbionych policzków oczu i całej twarzy. Skórę można łatwo stopniować i łączyć z innymi produktami do makijażu. Jest łatwa w nakładaniu i tworzy naturalny efekt. Wodoodporna, nietłusta formuła nie tworzy grudek, nie spływa i nie zatyka porów. W skład kojącej formuły wchodzi mieszanka wyciągów roślinnych na bazie lotosu, gardenii i białych nenufarów. Co do opisu na stronie Sephory, to trochę masło maślane, ale mam nadzieję, że wiecie, o co chodzi. Ma być to po prostu produkt lekki, bardzo kremowy, łatwo się rozprowadzać, stapiać się ze skórą. I mamy też napisane, że możemy go używać do policzków oczu i całej twarzy. Więc ja nałożę dzisiaj ten bronzer w zewnętrznym kąciku, a na wewnętrzny kącik i bardziej do środka powieki nałożę róż kremowy i zobaczymy, czy to są faktycznie takie wielofunkcyjne kosmetyki. Więc przechodzimy sobie do rzeczy. Najpierw zrobię Wam swatcha i może jeszcze przeczytam Wam opis, jeśli chodzi o ten konkretny kolor Happy Soul. Jest to jasny odcień kasztanowy z chłodnymi podtonami. Kolor wygląda tak i w kamerze może tego nie widać, ale na żywo faktycznie pod tymi ciepłymi tonami przebija delikatnie chłodny podton. Ciekawa jestem, jak to będzie wyglądało na skórze, także zobaczmy. Nie ma co przedłużać. Nałożę po prostu w ten sposób i będę rozcierać gąbeczką. Myślę, że taka ilość na początek wystarczy. Mam tutaj czystą, zmoczoną gąbeczkę z Veolia i będę powoli ten produkt rozcierać. Nie wiem, czy on zastyga. W sumie jak swatchowałam go w Sephorze, to nie zwróciłam na to jakoś uwagi. Chcę to zrobić delikatnie, żeby nie naruszyć podkładu, chociaż z drugiej strony intuicyjnie wybrałam podkład, który delikatnie zastyga, więc myślę, że nic się tutaj nie powinno z podkładem stać. Pierwsze wrażenie, muszę przyznać, bardzo pozytywne. Powiem Wam, że ten bronzer roztarł się jak marzenie. Dosłownie zajęło mi to może 2 minuty. A efekt jest bardzo naturalny, bardzo miękki. I ten kolor nie jest jakiś taki super ciepły. On faktycznie gdzieś tam, gdzie niegdzie przebija delikatnie chłodnym podtonem. Powiedziałabym, że jest to bardzo wyważony odcień. Nie jest on też za ciepły, więc jeśli chodzi o moją karnację, no to wygląda bardzo ładnie.
Ja też, wiecie, roztarłam go dosyć mocno, więc on troszeczkę zniknął. Nie jest jakiś super intensywny. Ale nie o to chodzi w kremowym konturowaniu, żeby to było bardzo mocne. Chodzi o to, żeby to było delikatne, naturalne i miękkie. Także przechodzę sobie teraz na drugą stronę. Jeśli chodzi o ten produkt, to on raczej nie zastyga, bo z drugiej strony leżał chwilę na skórze i nie ma problemu, żeby go rozblendować. Krawędzie wyglądają bardzo ładnie, jest to wszystko bardzo miękkie, więc tutaj duży plus. No jeśli chodzi o ten efekt, powiem Wam, że mi się podoba. Naprawdę mi się to podoba. Szukałam fajnego bronzera kremowego. Jeszcze nie testowałam tego bronzera z Glam Shopu w kolorze piaskowym. Ale wiecie, no tamten bronzer jest po pierwsze w musie, więc to jest inna konsystencja. A po drugie jest w słoiczku. Tutaj mamy coś w sticku, więc coś idealnego na wyjazdy. Jeszcze sobie troszeczkę nałożę przy linii włosów, ale myślę, że mniejszą ilość. I delikatnie przejadę sobie tutaj. Może jeszcze troszkę nałożę przy nosie, chociaż ja nigdy nosa nie konturuję. No ale jak już testujemy, to testujemy. Na policzkach mi się to bardzo podoba. Jest to naturalny, lekki efekt. Nie jest za ciemny, w mojej ocenie nie jest też za ciepły. Fajnie się rozciera, naprawdę spoko. Jeśli chodzi o rozcieranie takich produktów, to wiele osób używa pędzli, ale ja zawsze do kremowego konturowania używałam gąbeczki, jestem do tego przyzwyczajona, lubię taką aplikację, więc testuję w ten sposób. Muszę przyznać, że mi się to naprawdę bardzo, bardzo podoba. Jestem mega pozytywnie zaskoczona tym bronzerem. To, jak on się rozciera, to, jak on ma rewelacyjną formułę, no to jest po prostu poezja. Tutaj macie swatcha i spróbuję jeszcze na tym swatchu rozetrzeć i pokazać Wam z bliska, jak ten efekt wygląda. Ten produkt nie zastyga, bo ten swatch siedział dosyć długo na skórze, a bez problemu można go dosłownie trzema ruchami rozetrzeć. Po roztarciu ten kolor wygląda tak, więc jest to bardzo naturalny, ciepły odcień, ale właśnie gdzieś tam ten chłodek przebija. To jest bardzo subtelne. Tutaj nie liczyłabym na to, że to będzie produkt konturujący. On jest zdecydowanie ocieplający, opalający, ale nie jest za ciepły. Nałożyłam go jeszcze poza kamerą troszeczkę na powieki. Wzięłam do tego celu syntetyczny pędzel, taki większy, kuleczkowy. No i powiem Wam, że wygląda to bardzo ładnie, bardzo naturalnie. Więc jakby co, do takiego szybkiego makijażu oczu, myślę, że ten produkt faktycznie może się sprawdzić. Nie wiem, czy to będzie fajna baza pod cienie pudrowe, no bo jest to lekka pigmentacja, jak już sobie rozetrzemy, rozchmurkujemy. No chyba, że nakładalibyśmy więcej, ale jest to produkt kremowy, bardzo kremowy, więc myślę, że cienie pudrowe mogą z tego zjeżdżać. Co do takiego nakładania na mokro, jeśli chodzi o powieki, to naprawdę wygląda to spoko. Przechodzimy sobie do drugiego produktu, czyli do różu w płynie. Ja mam odcień Hope. Te nowe kolory kosztują 105 zł za sztukę, starsze odcienie kosztują 109 zł. Mamy tutaj 7,5 ml. Przeczytam Wam jeszcze kilka słów, jeśli chodzi o opis producenta. Ten ultra lekki róż wzbogacony jest długotrwałymi pigmentami, które utrzymują się na skórze przez cały dzień. Dostępny w wersji matowej lub błyszczącej, płynny róż do policzków doskonale się rozprowadza, tworząc delikatny, trwały efekt o naturalnym wykończeniu. Oglądałam kilka testów tych róży i podobno są one bardzo długotrwałe i też szybko zastygają. Także będę musiała dosyć szybko z tym różem pracować. Zanim przejdę do aplikacji, to zrobię Wam swatcha. Aplikator wygląda tak, jest to takie większe kopytko. Nałożę sobie dosłownie troszeczkę, taką małą kropkę i rozprowadzę to na skórze. Ja mam ten róż w wykończeniu błyszczącym. I jeśli chodzi o kolor, prezentuje się on tak, więc jest przepiękny. Moim zdaniem on imituje idealnie naturalny rumieniec. Jest różany, delikatnie jakby fioletowy. Nie jest taki bardzo różowy, bardzo cukierkowy. On nawet ma takie lekkie podtony brzoskwiniowe. Bardzo unikatowy odcień. Naprawdę podoba mi się niesamowicie. Także przejdźmy sobie już do aplikacji, bo jestem mega ciekawa, jak to będzie wyglądało. Na razie nałożę sobie dosłownie troszeczkę i rozprowadzę ten produkt gąbeczką. Wzięłam sobie taką mniejszą gąbeczkę. Jest to chyba Beauty Blender, z tego co pamiętam. Bo mam gąbeczki z Boho, ale one są chyba w kolorze szarym, a Beauty Blender właśnie był w kolorze żółtym. No, powiem Wam, że ten kolor jest naprawdę przepiękny. Na swatchu prezentował się fenomenalnie, ale na skórze
również wygląda niesamowicie. Jak widzicie, to jest kilka ruchów i produkt jest rozprowadzony, ładnie rozłożony. Myślę, że nie będzie problemu, żeby rozprowadzić go przed tym zastyganiem, bo on się rozkłada dosłownie w kilka sekund. To jest kilka ruchów gąbką i mamy bardzo ładny, miękki efekt. To jest dosyć intensywny róż, jak dla mnie, i dosyć intensywny efekt. Powinnam sobie nałożyć chyba jedną kropeczkę, no ale nałożyłam sobie go więcej, więc te policzki są dosyć mocno zarumienione, chociaż no przyznaję, że mi się to podoba. Jest to bardzo ładne wykończenie, takie właśnie delikatnie połyskujące, nie jakieś super błyszczące, super mokre, więc wygląda to bardzo naturalnie. Ciekawa jestem, jak to będzie wszystko wyglądało po przypudrowaniu. Czy ten efekt promienistej skóry, efekt zdrowej skóry zniknie? Czy to się jednak przebije spod tego pudru? Róż mi się bardzo, bardzo podoba. Tak jak myślałam, tak też jest, przepiękny kolor. Żeby to wyrównać, no to muszę tutaj nałożyć również dwie małe porcje. Nałożę sobie też zaraz troszeczkę na nos, ale najpierw przejdę do policzka. Jeśli chodzi o ten produkt, to myślę, że jest naprawdę spoko. Można na pewno ten efekt stopniować. Jakbym nałożyła mniej tego produktu, to byłoby to delikatniejsze. Dwie kropki to już jest dosyć mocny efekt różu jak dla mnie. Ale jest to takie bardzo młodzieńcze, bardzo lekkie, delikatne. Choć jest tego różu dużo, to muszę przyznać, że mi się podoba. Myślę, że już nie będę dokładać na nos, tylko po prostu resztkami z gąbeczki troszeczkę sobie zaróżowię ten obszar, żeby to wszystko się ze sobą zgrywało. No i zobaczcie, jak to teraz wygląda w połączeniu z delikatnie różowym nosem. No jak prawdziwy rumieniec. Naprawdę rewelacja. Jeszcze wezmę sobie większą gąbeczkę, którą nakładałam bronzer i to wszystko ze sobą połączę. Róż nałożę też w niedużej ilości na powieki, od wewnętrznego kącika do środka, bo na zewnętrznym kąciku mam już bronzer. I zobaczymy, jak to się w ten sposób sprawdzi. Mam dosłownie troszeczkę na wierzch dłoni. Biorę sobie pędzelek, którym nakładałam ten bronzer kremowy. I rozcieram sobie troszkę na dłoni. Wpracowuję w pędzel. I nakładam na powiekę. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać, ale podejrzewam, że przez to, że ten róż zastyga, to rewelacyjnie się sprawdzi właśnie jako cień w płynie. Może on nam posłużyć jako taka delikatna baza, ale powiem Wam, że nałożony solo na powiekę, on naprawdę ma swój urok. Po pierwsze, wygląda to bardzo spójnie, dlatego że ten kolor łączy się z kolorem na policzku. No a po drugie, ten makijaż jest taki delikatny, dziewczęcy, taki make-up, no make-up, idealny na lato. Do tego tylko wytuszuję rzęsy i troszeczkę różu nałożę jeszcze na usta. I to będzie tyle, jeśli chodzi o mój dzisiejszy makijaż. Nie chcę dokładać rozświetlacza, nie chcę tutaj nic kombinować. Jedyne co zrobię, to jeszcze przypudruję to wszystko pudrem z Rare Beauty. Powiem szczerze, że w sumie nie musiałam dokładać tego bronzera w samym zewnętrznym kąciku. Mogłam nałożyć ten róż na całą powiekę i to też wygląda naprawdę ładnie. Można nałożyć troszeczkę i rozblendować, można skoncentrować kolor, żeby ten efekt był mocniejszy. Ja sobie to wszystko rozciągnęłam praktycznie po całej powiece. Troszkę przykryłam ten bronzer, ale ten róż tak mi się spodobał, że już nawet nie patrzyłam tutaj, czy ten bronzer będzie widoczny. No myślę, że to jest fajny produkt i że to jest na pewno produkt wielofunkcyjny. Zaraz jeszcze nałożę na usta i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Jeśli chodzi o ten kremowy stick do konturowania, to on się sprawdzi jako cień kremowy, ale on nie jest zastygający, nie jest długotrwały, więc nie wiadomo, jak on się utrzyma. Podejrzewam, że nie będzie jakoś mocno wchodził w załamania, bo jest to delikatny, kremowy produkt, ale też nie będzie on długotrwały i po jakimś czasie, no pewnie się po prostu będzie tak jakby rozcieniał, będzie wyglądał coraz delikatniej na powiece, będzie znikał, po prostu pigment zacznie znikać. A jeśli chodzi o ten róż, on jest mocno zastygający, więc myślę, że przez cały dzień na powiekach on się może utrzymać. Jest to kolor bardzo ładny, który na tych powiekach wygląda przepięknie. Więc moim zdaniem jak najbardziej można go w ten sposób używać, albo dołożyć na to cieni prasowanych i wzmocnić makijaż, albo zostawić to jak jest, żeby ten makijaż był bardzo, bardzo delikatny. Zanim wytuszuję rzęsy i nałożę kredkę na linię wodną, to resztkę, która mi została na dłoni, zaaplikuję na usta. Wklepię sobie po prostu ten róż. Naprawdę tutaj potrzebna jest minimalna ilość. Nałożyłam na usta tylko to, co mi zostało z aplikacji na powieki.
No i kurczę, jeszcze mi tutaj tego sporo zostanie, bo na tych ustach potrzeba dosłownie troszeczkę. Ta formuła jest taka jakby troszkę miękka, taka plastyczna. Ta formuła jest bardzo fajna. Taka delikatnie plastyczna, delikatnie jakby welurowa pod palcem. No, powiem Wam, że jest to coś interesującego. Myślę, że na pewno będę tego różu używać. Będę używać bronzera, bo te produkty mi się niesamowicie podobają. I do makijażu letniego jest to coś wprost idealnego, stworzonego. Także bierzemy sobie, wiecie, do kosmetyczki bronzer, bierzemy sobie róż. No i mamy pełny makijaż twarzy. Dodatkowo delikatny krem BB, jakiś tam lekki korektor. I to by było na tyle. I powiem Wam, że nawet mogłabym nie pudrować tego makijażu, bo czuję, że na tym podkładzie od Eveline to wszystko ładnie osiadło, ładnie się scaliło, no i podejrzewam, że przez dobrych kilka godzin to by się utrzymało. Także ja jestem bardzo pozytywnie zaskoczona tymi dwoma produktami. Nałożę, jak mówiłam wcześniej, kredkę na linię wodną, nałożę tusz na rzęsy i przejdziemy sobie do ostatniego produktu w dzisiejszym teście, czyli do pudru. Okej, czas przetestować puder i ten makijaż utrwalić, ale zanim to zrobię, to powiem Wam, że niestety ten róż troszeczkę pozbierał się na powiekach. Nie ma problemu, żeby to ładnie poprawić, bo wystarczy dosłownie 2-3 ruchy palcem i to nadal wygląda dobrze. O, no i tyle. I tyle wystarczy, żeby znowu to wyglądało gładko, ale no niby to jest formuła, wiecie, zastygająca, a jednak coś tam się delikatnie pozbierało. Więc fajnie by było może troszeczkę utrwalić ten róż na powiekach, fajnie by było go delikatnie przypudrować, albo nałożyć jakiś lekki cień matowy z taką delikatną pigmentacją i wtedy myślę, że to by się utrzymało przez dobrych kilka godzin. No a tak niestety, no ruszamy tą powieką, cały czas zamykamy, otwieramy oczy i ten róż troszkę się zbiera. Więc nie jest to chyba produkt idealny. Na początku myślałam, że tak będzie, no ale ma też swoje minusy. Okej, no na ustach wygląda cały czas ładnie. Tutaj nie mam się do czego przyczepić. Zobaczymy, jak to się utrzyma. I przejdźmy sobie do pudru, puder w odcieniu light, czyli najjaśniejszy. Pojemność to 10 gramów, puder kosztuje 115 zł, mamy dostępne w Sephorze na ten moment dwa odcienie, jedynkę light i właśnie ten ciemniejszy odcień, chyba light medium. Ma być to puder utrwalający, wygładzający i delikatnie taki rozświetlający, dający subtelną świetlistość na skórze. Puder jest mineralny i nie zawiera talku, myślę, że jest to ważna informacja dla osób, które talku nie lubią. Przechodzimy sobie już do aplikacji. Jest to odcień delikatnie różowy, ale jak Selena go testowała chyba na YouTubie, oglądałam filmik na YouTubie, gdzie pokazywała te pudry, to używała właśnie odcienia light i mówiła, że on jest praktycznie transparentny, dający delikatne rozświetlenie i właśnie wygładzenie. Tak wygląda ten puder na przysłowiowym swatchu. Wiadomo, że puder jest ciężko pokazać w ten sposób, ale myślę, że widać, że on jest właśnie rozświetlający. I że delikatnie jakby rozjaśnił skórę. Może nie rozbielił, ale właśnie rozjaśnił. Nie wiem dlaczego wydawało mi się, że ten puder ma drobinki. I jak robiłam swatcha w Sephorze, to chyba właśnie on takie drobinki delikatne miał. A ten puder, który otworzyłam przed chwilą, ich nie ma. Więc najprawdopodobniej, wiecie, ktoś kto robił swatcha tego pudru, nakładał sobie ten puder, może dotykał wcześniej coś rozświetlającego, może to po prostu było gdzieś tam zmieszane. I dlatego odniosłam takie wrażenie, bo on drobinek nie ma. On, powiedziałabym, jest taki lekko satynowy, widać, że będzie fajnie wygładzający i właśnie troszeczkę rozjaśniający, ale nie rozbielający. Więc nie mogę się doczekać, bierzmy się za przetestowanie tego pudru. Jeśli chodzi o kolor, wygląda on tak, ale na tym swatchu na dłoni nie było widać kompletnie żadnej różowej, różanej poświaty. Więc to jest dla mnie plus, bo troszeczkę się bałam, że jak wybiorę ten odcień, to coś takiego na skórze się zadzieje. No na swatchu tego nie było, zobaczymy jak będzie na twarzy. Może w ogóle nałożę ten puder na razie na połowę twarzy i zobaczę jaki da mi efekt. Okej, puder nałożony na tą stronę i powiem Wam, że on jest bardzo leciutki, bardzo delikatny, jest lekki dosłownie jak chmurka. Jeśli chodzi o to jak wygląda na czole, no to powiem Wam, że nie jest to idealne wykończenie dla mnie, jeśli chodzi o czoło. Jeśli chodzi o czoło czy o brodę, to ja nakładam tutaj pudry miękko-matowe, czyli takie, które super wygładzą, ale nie dają żadnej satyny odbicia światła. Na przykład puder pod oczy, Cotton Candy Under Eye Powder znam.
Często nakładam go właśnie na czoło i na brodę. Ten puder z Rare Beauty nie wygląda zbyt korzystnie na moim czole, bo niestety no podkreślił mi troszeczkę tutaj te moje linie. Na brodzie wygląda jako tako, ale jeśli chodzi o boki twarzy, no to tutaj prezentuje się przepięknie. Bardzo świeżo, bardzo lekko. Faktycznie jakby to wygładzenie spowodowało też optyczne zminimalizowanie widoczności porów. Skóra wygląda naprawdę gładko. Dodatkowo ten puder jest tak leciutki, tak subtelny, że nie zakrył mi ani bronzera, ani różu. To wszystko nadal wygląda dosyć intensywnie. Więc powiem Wam, że jestem naprawdę pozytywnie zaskoczona trzecim produktem w dzisiejszym teście. I ogólnie myślę, że ten test jest jednym z bardziej udanych, jeśli chodzi o drogie kosmetyki, o testy, które ostatnio nagrywałam. Już się zastanawiam, jakie kosmetyki z Rare Beauty jeszcze bym chciała przetestować, bo te trzy są naprawdę super. No tak jak mówię, na czole nie do końca. Nałożę już na drugą stronę ten puder, żeby to wszystko wyrównać. Ale tutaj lubię właśnie bardziej matowe wykończenie. Ale tutaj boki czoła, boki twarzy, czy nawet ta broda, no to powiem Wam, że puder zdał egzamin. Wygląda naprawdę bardzo, bardzo ładnie. Jest to taki świeży, subtelny efekt satynki. Nie jest to takie stricte rozświetlenie. On nie jest rozświetlający, ale właśnie taki jakby odświeżający skórę, lekko rozpromieniający. Bardzo mi się on podoba, no i ta leciutka formuła i to wygładzenie, które widać gołym okiem i też czuć pod palcem, że ta skóra jest bardzo jedwabista. No podoba mi się ten puder, muszę przyznać, że to był dobry pomysł, żeby go przetestować, chociaż troszeczkę się tego bałam, to okazało się, że jest fajnie. I na pewno będę tego pudru używać. Na pewno. Chociaż jest różowy, to żadnej różowej poświaty nie zostawia. No jest praktycznie transparentny, z delikatnym efektem satyny i przepięknym wygładzeniem. Więc ja jestem jak najbardziej na tak, jeśli chodzi o trzy produkty z Rare Beauty, które dzisiaj testowałam. Ja już Wam powiedziałam, co sądzę o kosmetykach Rare Beauty, które dzisiaj testowałam, ale żeby tradycji stało się zadość, przejdźmy do krótkiego podsumowania. Zaczynając od bronzera w sticku, rewelacyjna formuła. Przede wszystkim bardzo kremowy produkt, który rozciera się jak marzenie. Wygląda lekko, wygląda naturalnie. Koloru nie musicie się bać, on nie jest jakiś super ciepły. Jest naprawdę bardzo fajny, bardzo twarzowy. Opakowanie przepiękne, dosyć duża pojemność, także wszystko na plus. Co do różu w kolorze Hope, moim zdaniem odcień znowu przepiękny. Też bardzo twarzowy. Jeśli chodzi o nakładanie na powieki, to on się niestety jednak troszkę zbiera. Jeżeli będę nakładać go w tej formie, to po prostu będę go delikatnie gruntować, ale jest to fajna opcja do szybkiego, dziennego makijażu. Co do nakładania na usta, no to powiem Wam, że troszeczkę czuję wysuszenie, więc albo na to błyszczyk, jeżeli już bardzo chcecie nałożyć ten produkt na usta, albo wcześniej radziłabym nałożyć balsam nawilżający, mocno te usta nawilżyć i wtedy troszeczkę tego różu wklepać. I myślę, że to się sprawdzi, bo to nie jest jakiś super suchy efekt. Ja też mam dosyć mocno przesuszone usta, więc to nie wygląda jakoś rewelacyjnie, ale formuła jest dosyć komfortowa. Czuć, że troszeczkę jakby te usta potrzebują nawilżenia, ale nie ma tragedii, więc podsumowując, jeżeli miałabym tylko ten róż w swojej torebce i chciałabym na szybko zrobić makijaż, to nałożyłabym go i na powieki, i na usta, i na policzki. Myślę, że jest to produkt wielofunkcyjny, można z nim pokombinować i na pewno wart jest tego, żeby się nim zainteresować. Już nie mogę się doczekać, aż przetestuję ten drugi odcień Joy. Co do formuły, ten róż jest zastygający, ale moim zdaniem to jest jego plus, a nie minus. On nie jest dla mnie problematyczny, bo ja go rozblendowałam kilkoma ruchami i wygląda to bardzo ładnie, bardzo lekko. Są super napigmentowany, więc nakładajcie dosłownie troszeczkę i ewentualnie później dokładajcie, budujcie. Bo ja nałożyłam dwie kropki i ten efekt jak dla mnie jest dosyć intensywny. Wolałabym chyba nałożyć jedną kropeczkę, żeby było to troszeczkę delikatniejsze. Co prawda puder troszkę uspokoił ten róż, bo bez pudru on wyglądał naprawdę mocno. Ale teraz po przypudrowaniu, no to myślę, że jest ogólnie ok. Więc czy ten róż mi się podoba? Tak, podoba mi się i formuła, i kolor, i wykończenie. Czy będę go używać? Na pewno tak. Myślę, że warto się zainteresować. I ostatni produkt to puder, puder sypki. No i powiem Wam, że on mnie niesamowicie zaskoczył. Wygląda tak przepięknie. Skóra jest wygładzona, a zarazem subtelnie rozświetlona. No jest to naprawdę efekt wow. Na co mi się nie podoba to czoło, bo on sobie z tym czołem nie poradził. To nie jest efekt wygładzenia i schowania tych linii, jaki ja lubię i jaki dają mi pudry wygładzająco-matujące, matowe.
No niestety, tutaj nie jest rewelacyjnie, no ale jest tak do przeżycia. Jeśli chodzi o brodę, to o dziwo wygląda to ładnie, na nosie wszystko wygląda ładnie, bardzo gładko. No, powiem Wam, że puder na pewno jest wart uwagi, tylko jeżeli miałabym kupować, to właśnie celowałabym w ten odcień light i nie bałabym się tego, że on jest różowy, bo swatchowałam ten drugi w kolejności i dla mnie on jest bardzo ciemny. Wierzę Wam, że on się nawet do takich średnich karnacji jak ja nie sprawdzi, dlatego nie chciałam ryzykować, że będzie za ciemny i wzięłam sobie ten. No i powiem Wam, że jestem zadowolona z tej opcji light. Bardzo mi się podoba. Naprawdę jest to rewelacyjny puder, niby pierwsze wrażenie, niby pierwsze użycie. No ale już można po pierwszym użyciu stwierdzić, jak to wygląda na skórze, a wygląda to bardzo lekko, delikatnie, bardzo gładko i ta skóra wygląda na taką zdrową, fajnie rozpromienioną. Także w mojej ocenie wszystkie trzy produkty, które dzisiaj testowałam, są naprawdę fajne, naprawdę warte tego, żeby się nimi zainteresować. Może warto przyjechać się do Sephory, zaswatchować te kosmetyki i zobaczyć, czy akurat czegoś takiego nie szukacie. Biorąc pod uwagę pojemności, ceny nie są jakoś bardzo wysokie, dlatego że puder ma 10 gramów, jest dosyć spory jak na 115 zł i ceny w Sephorze. Róż ma 7,5 ml, bronzer 7 gramów, a są to produkty, których używamy naprawdę minimalną ilość, więc starczy Wam na bardzo, bardzo długo. Dodatkowo przepiękne opakowania, także mi się wszystko podoba, jestem super zadowolona, że kupiłam te produkty i myślę, że w najbliższym czasie będę testować kolejne kosmetyki Rare Beauty. Ten filmik Wam się spodobał, zostawcie kciuka do góry, będzie mi bardzo, bardzo miło. Dajcie znać w komentarzach, czy testowaliście jakieś kosmetyki marki Rare Beauty i jak Wam się sprawdziły, czy może już testowaliście nowości i jak u Was wypadły. Koniecznie zostawcie komentarze. Jeżeli jeszcze mnie nie subskrybujecie, to oczywiście zachęcam, żeby być ze mną na bieżąco. No i do zobaczenia już niedługo w kolejnym filmie. Pa, pa!